ponad 14 hektarów powiększy się podstrefa Suwałki w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W opublikowanym 8 grudnia rozporządzeniu Rada Ministrów podjęła stosowną decyzję w tej sprawie. O rozszerzenie podstrefy Suwałki wnioskował do władz strefy Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Grunty, o które powiększyła się strefa, to w 100% miejskie działki. Cieszymy się bardzo z tej pozytywnej dla nas decyzji i dziękuję bardzo za wsparcie, za pomoc, bo czas był bardzo krótki. Tutaj dziękuję i zarządowi strefy ekonomicznej, i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński włączył się w ten cały proces jak najszybszy decyzji podjętej przez rząd. Zainteresowanie gruntami w podstrefie Suwałki, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest duże. Po ostatnim rozszerzeniu suwalska podstrefa liczy prawie 180 hektarów. Widzę, że buduje się nowe obiekty przemysłowe. Oczywiście my oprócz tych ulg, zwolnień wynikających z inwestycji w strefie ekonomicznej mamy swój pakiet pomocowy, pomocy publicznej. Zwalniamy w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości, tak zwane inwestycje początkowe. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które powstały, aby służyć przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w danej części kraju.